To, co ja dzisiaj tu Państwu będę chciał przedstawić, to ma takie swoje źródło w tym, co działo się w partii przed ostatnie mniej więcej 2 lata, ponieważ w tym okresie na terenie regionu śląsko-dramowskiego funkcjonowała tak zwana grupa programowa, czy sekcja programowa, niezależnie od tego, jak to będziemy nazywać, która zrzeszała osoby, które no, chciały i starały się w jakiś taki jak najbardziej przystępny sposób opracować i przedstawić te główne założenia programowe, które reprezentują nasze środowiska. Zanim przejdę do konkretnych tych rozwiązań i postulatów, które w tym zakresie sformułowaliśmy, ja bym chciał najpierw jakby powiedzieć o takich moim zdaniem 3 bardzo ważnych rzeczach, które jakby determinują to, w jaki sposób my patrzymy w ogóle na sferę podatków i na sferę finansów publicznych. Pierwszy z tych elementów to jest takie stwierdzenie, które może wydać się nam tutaj zgromadzonym bardzo oczywiste, ale tak naprawdę oczywistym dla większości obywateli nie jest. I to jest stwierdzenie, że rząd nie produkuje żadnego bogactwa. Oznacza to tyle, że władza publiczna, rząd, państwo, jakkolwiek to nazwiemy, samo z siebie nie wytwarza żadnego bogactwa i nie ma żadnych własnych pieniędzy. Rząd ma tylko tyle pieniędzy, ile zbierze, wymusi wypłatę w postaci podatków, opłat, składek czy innych danin o charakterze publicznym, co do których nakłada na obywateli obowiązek płacenia tych środków. I to jest jakby pierwsze stwierdzenie. Drugie stwierdzenie jest takie, że jakbyście Państwo nie postrzegali wydawania pieniędzy, to zawsze są tylko 4 sposoby wydawania pieniędzy i większej ilości sposobów wydawania pieniędzy nie ma. Pierwszy sposób wydawania pieniędzy to jest sposób, który polega na tym, że Państwo sami wydajecie swoje pieniądze na potrzeby Państwa i Waszej rodziny. Wtedy wydajecie oszczędnie, wydajecie celowo, bo wiecie, na co chcecie wydać i wiecie, ile na to możecie przeznaczyć, żeby nie naruszyć swojego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa swojej rodziny. I to jest pierwszy sposób wydawania pieniędzy. Drugi sposób wydawania pieniędzy polega na tym, że wydajecie Państwo swoje pieniądze nie na swoje cele. To jest sposób też stosunkowo dość racjonalny, ale już z celowością wydatkowania tych środków nie jest wcale tak ładnie, ponieważ chyba każdy z nas spotkał się kiedyś z sytuacją, kiedy usiłował kupić prezent. W takiej sytuacji mamy wątpliwości co do tego, co kupić, jak kupić, czy ten prezent będzie odpowiadał tej osobie, którą chcemy obdarować tym prezentem. To jest drugi sposób wydawania pieniędzy. Kolejny sposób wydawania pieniędzy to jest sposób polegający na tym, że wydajemy nie swoje pieniądze na nasze własne cele. W ten sposób między innymi funkcjonują urzędy w sytuacji, kiedy wydają pieniądze publiczne, a więc nie swoje pieniądze, na swoje własne potrzeby, na zakup, nie wiem, biurek, na zakup wyposażenia, kwiatów do gabinetów, etc., etc. To wydawanie jest stosunkowo celowe, ale w ramach tego wydawania pieniędzy wydający nie liczy się specjalnie z wydatkami, ponieważ no, nie wydaje własnych pieniędzy. Siłą więc rzeczy te bariery zmierzające do racjonalizacji wydawania środków pieniężnych są znacznie osłabione. No i jest wreszcie sposób czwarty. Tym czwartym sposobem to jest sposób, kiedy nie wydajemy własnych pieniędzy i nie wydajemy je na własne potrzeby. I w tej czwartej formie właśnie funkcjonuje państwo. Ponieważ państwo wydaje nie swoje pieniądze, tylko pieniądze pochodzące od obywateli i nie wydaje ich na własne potrzeby, tylko wydaje na potrzeby, no nazwijmy to, ogółu. Czyli nikogo, tak mówiąc dokładnie. Każdy z tych 4 sposobów ma swoje cechy i chyba zgodzicie się Państwo ze mną, że najbardziej efektywnym, najbardziej takim racjonalnym, najlepszym sposobem wydatkowania pieniędzy jest ten sposób pierwszy, kiedy my sami wydajemy swoje pieniądze na nasze własne potrzeby. Natomiast najgorszym sposobem wydatkowania środków pieniężnych jest sytuacja, kiedy nie swoje pieniądze wydajemy na cudze potrzeby. Wtedy kula i dusza piekła nie ma, rozdajnictwo kwitnie na najlepsze. I to jest główny sposób, w którym funkcjonuje państwo. I to jest jakby drugi element, który ma tutaj moim zdaniem istotne znaczenie. Jest jeszcze trzeci element, o którym zanim przejdę do tych konkretów, chciałbym Państwu powiedzieć. To jest takie stwierdzenie, które pojawiło się już
w XVIII-XIX wieku sformułował je Jean-Baptiste Say, a na gruncie polskim mniej więcej w pierwszej połowie XX wieku opracowywał to pan profesor Adam Krzyżanowski. To jest takie stwierdzenie, które mówi mniej więcej tyle, że każdy podatek, praktycznie każdy podatek jest przerzucalny w cel. Czyli jeżeli jakakolwiek działalność gospodarcza, ekonomiczna, jakakolwiek działalność biznesowa, rzemieślnicza, rolnicza jest opodatkowana w taki czy w inny sposób, to wartość tego podatku wcześniej czy później w takiej czy w innej formie zostaje zapłacona w cenie przez ostatecznego konsumenta takiego towaru. Czyli w praktyce, mimo że płatnikami podatków są rzemieślnicy, rolnicy, wytwórcy, ludzie prowadzący działalność gospodarczą, to środki na zapłacenie tych podatków pozyskują oni od ostatecznych konsumentów, czyli od tych osób, które ostatecznie przychodzą do sklepu i kupują jakiś towar, przychodzą do jakiegoś punktu i zamawiają jakąś usługę. I to jest miejsce, w którym tak naprawdę zbierane są środki na to, żeby oni swoje podatki mogli zapłacić. Takim przykładem niech będzie dla Państwa mniej więcej to, że najtańsza bułka Heizerka kosztuje w hipermarkecie w granicach 30 groszy. A ziarno potrzebne na wyprodukowanie tej bułki kosztuje 3 groszy. Cała reszta, nawet gdybyśmy przyjęli, że praca i to, co jest potrzebne do jej wytworzenia, to jest trzykrotna wartość tego surowca, to i tak nam daje dopiero 12 groszy. Cała reszta to są podatki. To są ZUS-y, akcyzy, VAT-y, podatki dochodowe, płacone przez wszystkich wytwórców, którzy produkowali olej napędowy, nawozy sztuczne, energię elektryczną, którzy płacili ZUS-y, podatki dochodowe i wszystkie inne opłaty po drodze, zanim my poszliśmy do sklepu i kupiliśmy tą bułkę za 30 groszy. Taka jest mniej więcej relacja w tej kwestii. I tak to mniej więcej wygląda. To jest bułka, to jest prosty przykład. Proszę sobie wyobrazić, jak to wygląda w przypadku odkurzacza, samochodu, czegokolwiek innego. Że ostateczni konsumenci de facto są płatnikami tych wszystkich podatków, które rzekomo władza nakłada na wytwórców, żeby czynić dobrze wszystkim pozostałym. I teraz, proszę Państwa, chciałbym przejść już do tych zagadnień związanych bezpośrednio z kwestiami, o których mieliśmy tu mówić. Polska ma bardzo poważny problem w tej chwili, ponieważ ma dwa podstawowe takie problemy finansowe. Pierwszy z nich to jest problem związany z systemem emerytalnym. ZUS praktycznie jest bankrutem. W tej chwili na rok 2014 wydatki z tytułu emerytur i rent i to w systemie FUS-u, czyli Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, i to w systemie KRUS-u, czyli w systemie tych ubezpieczeń rolniczych, one osiągnęły już poziom ponad 200 miliardów złotych. Dla porównania powiem, że cały budżet Polski na ten rok zaprogramowany, to w sferze dochodów to jest 297 miliardów złotych. Budżet, bo ZUS to jest zupełnie coś innego. W związku z tym to trzeba to pokazuje, jaka jest ogromna skala tych wydatków. Ze składek, czyli z tego, co my jako podatnicy płacimy, zbierana jest kwota rzędu około 130 miliardów złotych. Czyli iluzja płynności finansowej ZUS-u jest utrzymywana tylko i wyłącznie z tego powodu, że co roku system ten jest dofinansowany ze źródeł budżetowych. Czyli co roku budżet z naszych podatków, czyli z innych źródeł podatkowych, dopłaca w tej chwili do ZUS-u kwoty rzędu 60 miliardów złotych. Reszta jest jeszcze uzupełniana pożyczkami, różnymi innymi tam makroekami finansowymi, które są realizowane na płaszczyźnie rozliczeń na poziomie rządowym. Gdyby tego nie było, to mniej więcej w okolicach sierpnia nasi rodzice czy nasi dziadkowie emerytury rent już nie dostaną. Czyli ten system jako taki jest bankrutował po prostu. I on bankrutował już wiele lat temu. Tylko
poprzez te ciągłe dorzucanie coraz większych ilości pieniędzy z budżetu utrzymywana jest iluzja tak zwanej płynności finansowej systemu ubezpieczeń społecznych. I to jest pierwszy aspekt. Natomiast drugi aspekt, niezmiernie ważny, to jest aspekt, który odnosi się do kwestii generalnie zadłużenia państwa polskiego. W tej chwili państwo polskie zadłużone jest na kwotę ponad 1 biliona złotych. To jest kwota, która stanowi no już ponad około 60% produktu krajowego brutto w wymiarze rocznym. Bo produkt krajowy brutto roczny Polski to jest około 1 700 000 000 zł. Polski dług publiczny wynosi już w tej chwili ponad 1 bilion złotych. Czyli każdy Polak jest zadłużony na kwotę 26 tysięcy złotych. Mniej więcej, się przybliżmy. Czyli każda czteroosobowa rodzina ma ponad 100 tysięcy złotych dług. Nawet o tym nie wiedząc. Ten dług przyrasta w tempie w tej chwili około 10 tysięcy złotych na sekundę. I to wynika z faktu, że Polska no, musi ten dług obsługiwać. Już poza tym wszystkim, że zaciąga zresztą coraz to nowe dalsze zobowiązania, to ten dług wymaga obsługi. Szczęściem rządu polskiego jest w tej chwili to, że oprocentowanie obligacji rządu polskiego jest stosunkowo niższe, bo oscyluje na poziomie poniżej 4%. To jest pierwsza rzecz. A druga sprawa jest taka, że w tej chwili, gdyby nie kradzież pieniędzy z OFE, gdzie ukradziono 150 miliardów złotych Polakom, to musieliby wprowadzić przepisy sanacyjne wynikające z konstytucji. Ponieważ konstytucja Polski, jak również ustawa o finansach publicznych, zakłada taki automatyzm w sytuacji, w której zadłużenie państwa polskiego przekracza 60% PKB. Wtedy tnie się emerytury, tnie się renty, tnie się wydatki, zamraża pracę, pensje w sferze budżetowej, nie wypłaca się żadnych nagród, premii, podnosi się podatki i robi się wszystko, żeby ten pułap zmniejszyć. To są przymusy wynikające wprost z przepisów Konstytucji, wynikające wprost z przepisów ustawy o finansach publicznych. Dlatego tak od paru lat się majstruje przy systemie obliczania długu publicznego. Jak Państwo wejdą na stronę rządu, to tam dług publiczny wynosi 800 miliardów. On tam jest taki napisany nie dlatego, że on taki jest, bo on jest wyższy. Tylko tam jest tak napisany dlatego, żeby można było twierdzić, że dług publiczny nie przekroczył 60%. A on go przekroczył już dawno, bo w zeszłym roku, we wrześniu. I wtedy te przepisy sanacyjne wynikające z przepisów Konstytucji powinny być wprowadzone w życie. Powinny być zastosowane niemal z automatu. Jeżeli tego nikt się nie robi, to tylko dlatego, że się udaje, że sytuacja jest inna. Czyli po prostu się ukrywa, czy część długów ukrywa się w innych instytucjach, takich jak Fundusz Drogowy, taki jak Bank Gospodarstwa Krajowego. Przerzuca się te długi, po prostu nie pokazuje się ich jako długi budżetu państwa. Bo gdyby tak było, to wyobrażacie Państwo sobie sukces wyborczy obecnych rządzących w sytuacji, kiedy stosują przepisy sanacyjne, wynikające z ustawy, z Konstytucji, ustawy o finansach publicznych. No to przecież na czasie wyborów nasi wyborcy by ich rozszarpali. Więc dlatego się tego nie robi. Wybory są niebawem. Tego nie można po prostu zrobić. Więc się robi to, co się robi. I to jest, proszę Państwa, ta płaszczyzna, na której tymi zagadnieniami myśmy się próbowali zająć. I teraz powiem tak, parafrazując to, co powiedział Pan Stanisław Michalkiewicz. W tych wszystkich kwestiach dobrych rozwiązań już nie ma. Dobre rozwiązania się skończyły jakieś 15 lat temu. Teraz zostały już same złe. Tylko są niektóre tak złe, że lepiej o nich nie mówić. A są też takie złe, no, które jakoś można racjonalnie wytłumaczyć, wyjaśnić i spróbować te rozwiązania wprowadzić w życie, mimo z pełną świadomością, że one nie są dobre i wywołają wiele negatywnych ocen, opinii i też dla wielu grup społecznych wiele negatywnych są. Ale alternatywą jest to, że państwo w końcu ruchu i skończy się to rewolucją i wbrew twierdzeniom niektórych ludzi nie będzie to rewolucja konserwatywna, tylko bolszewicka, kolejna. Więc jeżeli takiej rewolucji chcemy w Polsce uniknąć, zresztą nie tylko w Polsce, bo to jest problem ogólnoeuropejski, jeżeli takiej rewolucji chcemy uniknąć, to musimy coś zrobić, bo jeżeli nie,
to przyjdą do nas do domu i powiedzą, ty masz telewizor, a ja nie mam, więc oddam. Bo do tego bolszewizm się, od tego bolszewizm się zaczął. I teraz, jakie my proponujemy, czy jakie my, no, jakie jest programu, który był programem Unii Polityki Realnej, później z niewielkimi zmianami w sumie stał się programem Kongresu Nowej Prawicy, a obecnie jest postulowany jako program partii Korwin. Jakie my zmiany proponujemy? Otóż przede wszystkim to się musi wiązać z takimi zagadnieniami, jak musimy, my jako konserwatyści stoimy na stanowisku, że umów należy dotrzymywać. W związku z tym przede wszystkim musimy wypłacić emerytury tym, którym one się należą. Pytanie jest, czy wszystkim. Między innymi jest taki projekt, aby beneficjentów systemu ubezpieczeń społecznych podzielić się jakby na dwie grupy. Tych, którzy w momencie, kiedy ten system będzie wchodził w życie, nie będą mieli 40 lat i tych, którzy w momencie, kiedy ten system będzie wchodził w życie, będą mieli lat 40. Dla tych poniżej 40 lat, no mam złą wiadomość, żadnej emerytury by nie dostali. Dla tych, którzy mają powyżej lat 40, na pewną emeryturę od Państwa będą mogli liczyć. Przy czym ci ludzie, którzy będą w chwili wejścia tego systemu w życie, mieli wiek emerytalny, zgodnie z przepisami, które obowiązują, otrzymają 100% emerytury, tej, jaka im się należy. I ludzie z tego całego jakby rocznika. Natomiast następne roczniki będą dostawały co roku mniej. Jeżeli w takim wypadku, według tego algorytmu liczenia tego, wyglądałoby to mniej więcej w ten sposób, że obecny 40-latek, gdyby ten system wszedł w życie w chwili obecnej, dostałby 10% należnej mu emerytury. Nic więcej. I to by było po stronie pierwszej nieprzyjemnej wiadomości. Natomiast w tym zakresie jest jeszcze druga nieprzyjemna wiadomość. Ta wiadomość jest taka, że niestety ten system trzeba z czegoś finansować, bo pieniądze na funkcjonowanie tego systemu nie wezmą się z powietrza, ani nie wezmą się z faktu, że znajdziemy złoto bądź ropę na terenie Polski. No, mieliśmy już mieć gaz. No mieliśmy mieć gaz, ale jak widać go nie ma. Proszę Państwa, moim zdaniem od podatku, celowego podatku emerytalnego, wynoszącego prawdopodobnie w pierwszym roku nie więcej niż 500 zł, się po prostu uciec nie da. I będą go musieli płacić wszystko. Po prostu wszystko. Taki podatek będzie obejmował wszystkich mężczyzn oraz te kobiety, które pracują. I każdy będzie go musiał zapłacić. Oczywiście ci ludzie, którzy w tej chwili pracują, poza budżetówką oczywiście, ci ludzie, którzy w tej chwili pracują, będą mieli ubruttowione wynagrodzenie netto. Czyli jeżeli ktoś w tej chwili zarabia jakieś pieniądze i ma tą pensję tak zwaną wypłacaną na rękę netto, ale na pasku ma pensję brutto, to dostanie do ręki po prostu pensję brutto. I z tej kwoty, ponieważ powiem o tym później, ale podatek dochodowy też chcemy zmienić. Z tej kwoty będzie opłacał po prostu ten podatek emerytalny. Ten podatek będzie ustalany, jego kwota będzie ustalana co rok. 500 zł miesięcznie czy rok? Miesięcznie. No ale za to nie będziesz płacił ZUS. Kwota tego podatku będzie ustalana co rok. Nie ma modelu teoretycznego, który byłby w stanie ogarnąć tą zmianę funkcjonowania systemu podatkowego, o którym powiem za chwilę. Więc dlatego nie jest wykluczone, że dość szybko wartość tego podatku spadnie znacznie. Ponieważ jeżeli dokonamy tych innych zmian, to jest nie wysoce prawdopodobne, że po pierwsze ruszy gospodarka, a po drugie w Polsce pojawi się tak tyle biznesu, że będziemy mieć może nawet za dużo tych pieniędzy. No nie od razu, ale za po kilku lat. Więc to będzie podatek uchwalany co roku w określonej wysokości. I ta wysokość będzie tylko różnicą, jaka jest niezbędna do sfinansowania spłaty długów Polski i spłaty zobowiązań wynikających z systemu emerytalnego. I tą wysokość tego podatku będzie co roku uchwalona w ramach ustawy budżetowej. Nie wykluczone, że po kilku latach wartość tego podatku spadnie miesięcznie do 100 zł czy do 50. Ale w pierwszym roku
Te 500 zł to jest minimum, ponieważ to da na wypłatę emerytom 95 miliardów złotych. To i tak będzie ponad 100 miliardów brakowało. To będzie musiało pochodzić z innych podatków, z innych źródeł podatkowych, ale ta wysokość wydaje się w miarę racjonalna i tak niższa niż obecna składka ZUS-u. Tyle tylko, że ona uderzy w pewne grupy, które w tej chwili po prostu się jakby nie załapały na ten system. Czy to sędziów, prokuratorów, policjantów, rolników i wielu grup, które po prostu tego, tych rzeczy po prostu nie płacą. I to będą ludzie, którzy będą przeciwko tym ewentualnym rozwiązaniom bardzo protestować. Ponieważ człowiek, który pracuje jako pracownik najemny, czy ktoś, kto prowadzi własny biznes, to on i tak będzie do przodu. Mniej więcej, ale i tak będzie do przodu na tym systemie. Mam jedno pytanie, no. Dlatego mi ucieknie. Czyli osoby poniżej 40 roku życia będą zmuszone do płacenia 500 zł na emerytury, które oni sami nie dostaną. Więc myślę, że mam nadzieję na sprzeciw całego społeczeństwa powinien szerzyć, ale jest niemożliwe, by zaistniało w realnym świecie. Przypuszczam, że tak będzie. Przypuszczam, że to jest niemożliwe do wprowadzenia to, co proponujesz. To od razu mi się wydaje. Według mnie jest. Według mnie jest. A niech pan pamięta, że pan ma też rodziców, dziadków pewno. Tak, oczywiście, ale. Z czegoś to trzeba finansować. Poniżej 40 roku życia, ze swoich pieniędzy, ze swojej wypłaty, nie zgodzi się na to, żeby oddać 500 zł na emerytury osób, których tak jak pan mówi, no znam, że nie znam, że mamy rodzinę, ale sam nie mogą już liczyć na jakąkolwiek pomoc od państwa, mając 60-70 lat. Ale jak tego nie zrobimy, to i tak będziesz płacić dużo wyższe składki na ZUS, a emerytury i tak. Ja rozumiem pana, ale nie chcę, ja to świetnie rozumiem. Ja się tego, zresztą taki reakcja, ja pan pierwszy tak na to reaguje. Ja tylko po prostu mówię, że to jest nierealne, żeby społeczeństwo poniżej 40 roku życia zgodziło się na wprowadzenie takiej regulacji. Czy, może ja powiem, to jest realne, pod jednym warunkiem, że ludzi, którzy świadomie zadłużyli ten kraj, wsadzi się do ciupy po prostu. Jeżeli mają społeczeństwo, zadośćuczynienie. Owszem, będziemy ponosić pewne wyrzeczenia, ale ludzie, którzy świadomie ale ja proszę, w się tkwią, bo oni wiedzą, że państwo jest zadłużone, a naprawdę mają tą wiedzę. Ja rozumiem, że obiecuję. Trzeba po prostu do ciupy i zabrać majątki, które zgromadzili. Ja rozumiem te obiecuję. I ten społeczeństwo się zgodzi. Prosiłbym, żeby pan mi jeszcze pozwolił skończyć jakby te dalsze kwestie. Tak, tak, bo ja powiem też, no bo to oczywiście to nie są same minusy. Ja szczerze mówiąc celowo na początku mówię, że czarny gorszy. Na początku mówię, że czarny gorszy. Nie płacąc z tego, no będę sam sobie zbierał sam odpadę na swoje. Proszę pamiętać jeszcze o tej jednej uwadze, którą powiedziałem, a która może uciekła. W tym systemie pensja, jaką w tej chwili, czy dochód, jaką w tej chwili uzyskuje przedsiębiorca, czy pensja, jaką uzyskuje pracownik, to co dostaje, to co niby ma na pasku brutto, to on dostanie do ręki. No nie tylko, bo jeszcze składkę przedsiębiorcy, którą przedsiębiorca odprowadza do ZUS-u. Wszystkie należności, które pracownik ma formalnie stanowią jego tytuł, jego własność, jako jego wynagrodzenie, on dostanie do ręki. Ponieważ jednym z elementów tego systemu, i to trzeba wprowadzić, jeżeli by się to dało wprowadzić, to trzeba wprowadzać równocześnie. Równocześnie. Wszystkie te rzeczy trzeba robić równocześnie, bo jeżeli się będzie robiło segmentami, to tak jak pan tu słusznie zauważył, społeczeństwo nas rozniesie w 15 dni po prostu i nic z tego nie zostanie. Kolejnym elementem to są już zmiany dotyczące stricte systemu podatkowego. To jest przede wszystkim zniesienie podatku PIT i CIT w całości, do zera. Nie ma tego podatku w ogóle. Nie ma takiego podatku. Ten podatek to jest podatek, nawet w tej chwili jest to podatek kompletnie nieefektywny. Zupełnie nieefektywny. To jest podatek, który w 3/4 w tej chwili płacą emeryci, renciści i pracownicy sfery budżetowej. To są ludzie, którzy płacą ten podatek w tej chwili. W 3/4. Ja nie mówię, że w całości, ale w 3/4. Pozostała kwota tego podatku oczywiście pochodzi od innych osób, które pracują, że tak powiem, na wolnym rynku, ale koszty tego, obsługi tego podatku, koszty związane z jego poborem, związane z prowadzonymi kontrolami i tak dalej, są niewiele niższe niż wartość tych 15%. Są niewiele niższe, więc ten podatek jest kompletnie nieefektywny, a jest poza tym podatkiem demoralizującym.
bo to jest podatek, który stanowi de facto karę za dobrą pracę. Za to, że ktoś ma pomysł, że komuś się chce, że ktoś pracuje na dwóch, na trzech, w trzech, dwóch, trzech miejscach. Im więcej zarabia, tym jest bardziej karany za to, że tak pracuje. I to jest z tych też powodów ten podatek powinien być zniesiony. I to dotyczy również przedsiębiorców. Bo to jest podatek, który najbardziej uderza w tych, którzy się dorabiają. Bo jak ktoś ma tonę złota w piwnicy, prawda, i sprzeda jedną sztabkę w ciągu roku i żyje z tej jednej sztabki, to nie zapłaci ani złotówki podatku dochodowego. Natomiast ten, który ciężko zasuwa w swojej firmie, który ma jakiś pomysł, poświęca mu całe dnie i osiąga jakiś tam sukces, to ten jest bity tym podatkiem dochodowym. Więc to jest podatek nierozwojowy. On uderza w ludzi przedsiębiorczych i w tych ludzi, którzy chcą coś zrobić, chcą coś osiągnąć, bo on generuje niepotrzebne jakby no, obciążenia na ten jego przychód, zysk, który on wytwarza swoją pracą. I w związku z tym ten podatek musi być zniesiony całkowicie. Tym bardziej, że ten podatek tak naprawdę nie jest po to, żeby przynosić budżetowi korzyści. Bo tak jak powiedziałem, przynajmniej w zakresie podatku PIT, 3/4 to jest przekładanie pieniędzy z jednej kieszeni państwa do drugiej kieszeni państwa. Przecież ludzie, którzy pracują jako nauczyciele, czy nie wiem, jako leśniczy, policjanci, przecież oni tych pieniędzy na oczy nie widzą. Rząd przesyła sobie z jednego ministerstwa do drugiego ministerstwa pieniądze i mówi, że to jest płacenie podatku dochodowego. Ten podatek jest po prostu kuriozalny, dlatego ten podatek musi być zniesiony w całości. To samo dotyczy podatku od kupna i sprzedaży, to samo dotyczy podatku od opłat wszystkich cywilnoprawnych i tych wszystkich para podatków różnych innych, w tym składki ZUS oczywiście, której też nie będzie jako takie. To wszystko musi zostać po prostu zlikwidowane. No i teraz pojawia się pytanie, z czego w takim wypadku będzie funkcjonowało państwo. I tu też się pojawiają jakby dwie kwestie. Pierwsza to jest źródła finansowania. Druga to jest kwestia zadania państwa. Bo żeby zabrać się do tego tematu, to trzeba sobie najpierw odpowiedzieć na pytanie, czym w ogóle państwo ma się zajmować. Czy chcemy, żeby się zajmowało tym, czym zajmuje się dzisiaj, czyli wszystkim. I wszystkim zajmuje się byle jak. Patrz, uwaga, o czwartym sposobie wydawania pieniędzy. Państwo zajmuje się wszystkim byle jak, bo innej możliwości po prostu nie ma. Nie ma innej możliwości. Państwo realizuje swoje zadania w formie czwartego sposobu wydawania pieniędzy. I w żaden inny sposób. Tylko tak. Czyli to jest najbardziej marnotrawny, najbardziej nieprzystający do kryteriów racjonalności sposób gospodarowania pieniędzy. W ten sposób gospodaruje państwo. Więc naszym zdaniem państwo powinno zajmować się jak najmniejszą ilością dziedzin życia ludzkiego. Jak najmniejszą. Do nich należy zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego, czyli armia. Zabezpieczenie bezpieczeństwa wewnętrznego, czyli policja. Zabezpieczenie przestrzegania umów między wolnymi obywatelami. To są sądy. To jest kwestia ochrony środowiska, polityki zagranicznej i w pewnym bardzo wąskim zakresie ochrona dziedzictwa narodowego Polaków. Bardzo wąskim zakresie. No tak jak kiedyś na spotkaniu mnie ktoś zapytał, oświadczą, że Wawelu nie sprywatyzuje. Szkolnictwo, kultura? Kultura na pewno nie. Bo nie widzę takiej potrzeby. Natomiast te segmenty życia są tak istotne dla obywateli, że bez działania tych segmentów ze strony państwa w takich kryteriach zasady pomocniczości człowiek nie jest sobie sam w stanie zapewnić bezpieczeństwa zewnętrznego, prawda? No sami sobie nie zapewnimy bezpieczeństwa od agresji, powiedzmy, Słowaków, prawda? Musimy mieć armię, więc na to musimy wydawać pieniądze. Nie zapewnimy sobie bezpieczeństwa od bandziorów, od tego musimy mieć policję. Możemy. Różne są pomysły, ja rozumiem, ale to są już kwestie bardzo szczegółowe. Jest oczywiście jeszcze jedna kwestia, o którą chciałem powiedzieć, którą na pewno przez wiele lat będziemy musieli też
tak uważam, finansować ze środków publicznych. To jest edukacja. To jest edukacja. Ponieważ odzwyczajono nas przez te 100 lat, żeby się tymi sprawami zajmować samemu. Nie potrafimy. W tej chwili uważam, że bardzo wiele dzieci mogłoby zostać bardzo poważnie skrzywdzonych. Dlatego jesteśmy za tym, żeby w okresie kilkunastu lat zapewne, może dłużej, może krócej, wszystko będzie zależało od okoliczności, wprowadzić instytucję bonu edukacyjnego, który to bon edukacyjny będzie finansował edukację, ale w całkowicie sprywatyzowanym szkolnictwie. Szkół państwowych, publicznych nie będzie w ogóle. Wszystkie szkoły będą prywatne. I wtedy skończy się dyskusja, czy w szkole ma być 15 godzin religii, czy w ogóle ma nie być religii, bo będą po prostu różne szkoły. Będą różne szkoły i w każdej szkole, do każdej z tych szkół rodzice będą posyłali dziecko według własnego przekonania, a finansować tą edukację będą bony edukacyjne. Ja tylko z ciekawości Państwu powiem, że w tej chwili na edukację wydaje się ponad 70 miliardów złotych. Niech Państwo zgadną, ile z tych pieniędzy idzie na edukację dzieci. Nie więcej jak 40. Reszta, instytuty, rady, kluby dyskusyjne, pisanie nowych podręczników, co to nowe. To jest biznes niekończący się po prostu. To jest niekończący się interes, na którym się po prostu zarabia. Jeżeli rodzice dostaną bon edukacyjny o wartości określonej kwotowej i ten z tym bonem pójdą do szkoły i tym zapłacą za edukację swojego dziecka, to te wszystkie instytucje są nam do niczego niepotrzebne. Do niczego. Nauczyciele świetnie wiedzą, jak uczyć. Nauczyciele świetnie wiedzą, jak prowadzić zajęcia. A my będziemy decydować o tym, czy posyłamy dziecko do szkoły katolickiej, laickiej, czy posyłamy dziecko do szkoły protestanckiej, tam gdzie uczą jest 20 godzin matematyki, czy tam gdzie matematyki nie ma w ogóle. A przede wszystkim będziemy decydować o tym, czy posyłamy dziecko do szkoły w wieku lat 6, 7, a może 8. Bo to my wiemy najlepiej, jak nasze dzieci są przygotowane do edukacji. Czy są gotowe już do tej edukacji. A nie pani minister Warszawy, bo ona o tym nie ma bladego pojęcia. Bladego. I dlatego, jeżeli te funkcje państwa ograniczymy, jeżeli nie będziemy płacić na te 630 tysięcy urzędników, 630 tysięcy urzędników jest w Polsce. Oni, ich pensje same to jest ponad 35 miliardów złotych. To jest ponad 1/10 budżetu kraju. Czyli wszyscy pozostali muszą ich utrzymać. 35 miliardów złotych. Proszę sobie policzyć, to jest 1000 złotych rocznie, prawie 1000 złotych rocznie na każdego z Państwa. Co roku oddajecie 1000 złotych na to, żeby oni mieli pracę, ciepło w pokojach i żeby mieli gdzie postawić powrót. Jeszcze nam życie utrudnia. A to jest kolejne. Każdy z Państwa oddaje 1000 złotych rocznie, nawet o tym nie wiedząc, nie przerywając słów. Bo oddajecie to kupując masło, chleb, benzynę, papierosy, wódkę, herbatę, cokolwiek. Płacicie właśnie na to. Bo tak jak powiedział Jean-Baptiste Sey, każdy podatek, każdy jest przerzucalny w cenę. I każdy płaci ostatni nawet. Ostatni. Dlatego te funkcje państwa muszą być redukowane, bo tylko wtedy możemy zaproponować Polakom racjonalny system podatkowy. A to się wiąże z ograniczeniem działania państwa, czyli z pozbawieniem państwa tych wszystkich funkcji tak zwanych opiekuńczych. Bo państwo się z nich tak nie wywiązuje. Mimo, że na służbę zdrowia wydaje się w tej chwili znacznie więcej niż 10 lat temu, czy coś się poprawiło? Nic. Wydawano 40 miliardów, teraz się wydaje 70 miliardów. Jest lepiej? Nie. Bo to jest czwarty sposób wydawania pieniędzy. Tu nie może być lepiej. W Stanach Zjednoczonych na ten cały system opieki medycznej wydaje się 3 razy tyle na łeb niż w Polsce. Proszę sobie poczytać amerykańskie publikacje i zobaczycie, jaki tam jest dramat. W państwowej służbie zdrowia. To jest droga donikąd. Tam można wrzucić nie wiadomo ile pieniędzy, to i tak zostanie zmarnowane. To i tak będzie zmarnowane. I automatycznie ceny usług medycznych. Ceny usług spadną, proszę Państwa, jeżeli my płacimy za leki, my Polacy płacimy w tej chwili za leki, według cen hurtowych, bez tych wszystkich, mamy leki 5 razy droższe niż na przykład na Białorusi. Nie mówię o Indiach, mówię o Chinach, bo tam te leki są 7-8 razy tańsze.
to nam się robi łaskę, że nam się robi dofinansowanie do leków. I my jeszcze powinniśmy wdzięczni być za to, że płacimy tylko 3 razy drożej. Nie, proszę Państwa, jeżeli przechcę już nie, bo tak się rozgadam, to potem nie skończę. Chcę przejść do tego systemu podatkowego. Więc tak jak mówiłem, żeby tu niczego nie pokręcić. Tak, bo nie powiedział Pan skąd też. Tak, no właśnie chcę do tego przejść. Na razie powiedziałem, czego nie będzie i jak mniej więcej chcemy, żeby był ograniczony zakres. Więc tak, chcemy wprowadzić tak. Przede wszystkim chcemy, tak jak mówiłem, no VAT musimy utrzymać, choćbyśmy nawet nie chcieli, ale chcemy. Z tym, że ten VAT powinien być obniżony do kwot do 15%. I trzeba w sposób maksymalny uprościć jego pobór. Czyli tak zwani mikro i mali przedsiębiorcy. Tu trzeba się będzie, no to na pewno dyskusja jest przed nami, ale to trzeba się będzie nad tym zastanowić, nad tym progiem. Znaczna część przedsiębiorców będzie płaciła ten podatek ryczałtowy. Chcemy, żeby ten podatek był podatkiem ryczałtowym. Tylko ci, którzy mają duże firmy, większe biznesy, no i przede wszystkim duże podmioty gospodarcze, no to oni by płacili ten VAT na tych zasadach jak dotychczas. Natomiast wszyscy pozostali płaciliby go w formie ryczałtowej. Tych mikro, małych przedsiębiorców, jeżeli patrząc na ilość, jest ich na pewno zdecydowanie więcej, jeżeli chodzi o ilość podmiotów niż tych dużych. Dlatego większości przedsiębiorców to znacznie ułatwi funkcjonowanie i wydaje nam się, że w pierwszym okresie ten podatek ryczałtowy no, nie przekraczałby 400 zł miesięcznie. To jest jakby pierwszy podatek, który powinien być zachowany czy wprowadzony. Na okres związany ze spłatą zadłużenia wobec rynków, no bo ten system będzie umierał, gdybyśmy go znieśli około 60 lat, kiedy umrze ostatni emeryt, licząc oczywiście od tych 40. I na spłatę tych zobowiązań wynikających z długu publicznego, który no, będzie też narastał, nie? I możemy się zadłużać już nie będziemy. No też potrzebne będą pieniądze. W związku z tym na ten okres i tylko i wyłącznie w tym celu, tak, to musi być zapisane w prawie finansowym, że w momencie, kiedy te cele zostaną osiągnięte, taki podatek będzie zlikwidowany, to musiałby być wprowadzony podatek od funduszu płac. Nie wyższy niż 10%. Płaciłby go każdy pracodawca od każdego wynagrodzenia, jakie wypłacił osobom u siebie zatrudnionym, bądź innym podmiotom nieprowadzącym działalności gospodarczej. Obejmowałoby to de facto wszystkie umowy o pracę, zlecenia, to byłby 10%, nie wyższy niż 10% podatek od funduszu płac, płacony przez pracodawców. To jest drugie źródło finansowania budżetowego. Kolejnym źródłem jest podatek od kapitału własnego. Dotyczyłoby to tylko i wyłącznie tych podmiotów gospodarczych, które prowadzą swoją działalność gospodarczą, między innymi w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości. Więc nie jest tych podmiotów aż tak wiele, no ale tych podmiotów jest trochę. I te podmioty płaciłyby podatek od tak zwanego kapitału własnego, czyli to, co stanowi wartość majątkową takiej firmy. I ten podatek proponujemy, żeby był na poziomie 20 promili miesięcznie, czyli 2,4% rocznie. Kolejnym podatkiem jest podatek akcyzowy, który też będzie zachowany, przy czym po pierwsze, no raz, że to narzuca nam Unia, dwa, jest to podatek, który no też dostarcza określonych środków finansowych do budżetu, a ten budżet no, ma te zobowiązania, choćby te emerytalno-wierzycielskie w stosunku do, znaczy dłużne w stosunku do naszych wierzycieli. I ten podatek akcyzowy byłby stosowany mniej więcej w tym samym zakresie jak obecnie. Przy czym my postulujemy coś takiego, żeby dla tak zwanych towarów, które są substytutami, czyli na przykład oleju napędowego i oleju opałowego, stawka była taka sama. Oczywiście, żeby poszła w dół. Nie żeby poszła do góry, tylko żeby poszła w dół. Ponieważ to jest miejsce i moment, w którym rodzą się w Polsce tak zwane afery paliwowe. Bo to jest to samo paliwo. To jest to samo paliwo. Ono się tak naprawdę niczym nie różni poza celnymi znacznikami, które są tam
którymi to paliwo jest znakowane, że jest przeznaczane nie do celów komunikacyjnych, tylko do celów połowowych. Ale tak naprawdę to jest w praktyce to samo paliwo. I żeby tego uniknąć, takich sytuacji, stawka akcyzy na olej napędowy powinna być zdecydowanie obniżona. Tak samo, jeżeli chodzi o benzyny, żeby tutaj ten poziom cen był taki sam. Te ceny oczywiście znacznie spadną, a i to jest bardzo dobrze oczywiście, ale żeby ten spadek był zbliżony do siebie, tak żeby tutaj zachować tą równowagę. Tak jak mówiłem, podatek emerytalny jako wyłączne źródło, znaczy jak przeznaczeniem wyłącznie na finansowanie zobowiązań wobec emerytów. Nadto na okres również związany ze, też tylko na okres związany ze spłatą naszych zobowiązań wobec naszych wierzycieli zagranicznych, krajowych oraz zobowiązań wobec emerytów, powinien być wprowadzony podatek od przychodu z działalności gospodarczej. Taki podatek na poziomie 1% miesięcznie. 1% od przychodu. Polski. Taki podatek, i to mówię, to jest podatek praktycznie rzecz biorąc, który, jakby to powiedzieć, no, miałby to przeznaczenie praktycznie tylko na te dwa cele. Nie mógłby być wykorzystany na cokolwiek. Nie łatwiej będzie prowadzić podatkowy. No więc to jest praktycznie obrotowy, no, może inaczej nazywać trochę, ale... Mały, które Wam wymienił wcześniej, które w sumie obciążają głównie przedsiębiorców właśnie, a miały im ulepszyć życie, wprowadzić podatek obrotowy. I jeden podatek obrotowy, to rozwiąże. No to jest de facto podatek obrotowy. Podatek od przychodu jest podatkiem obrotowym. Tylko my chcemy, żeby stawka tego podatku nie była zbyt wysoka, dlatego mówimy, że maksymalnie 1%. Tylko wcześniej Pan wymienił jeszcze dwa inne, dla prowadzących małe działalności i inne podmioty. Dla małych nie ma. Dla małych jest tylko małe. Na rachunkowe. Ale to tylko dla, no wie Pan, Pan jest, nie znam zbyt wielu firm, które prowadzą działalność w oparciu o... Podmioty, jeżeli zostaną podatkowane, to one zmienią po prostu sposób rozliczenia się i uciekną od tego, więc to no, prowadzenie no, ustawa o rachunkowości wymaga, że przy pewnych kryteriach po prostu tą rachunkowość trzeba prowadzić. Nie ma tego ucieczki. Jest po prostu kryterium wynikające ze spełnienia pewnych elementów. Jeżeli się spełni, trzeba działać w oparciu o ustawę rachunkowości. Nie ma. Zostanie szczątkowa ilość, którzy będą mogli znaleźć. Bardzo dobrze. No, ja nie mam zamiaru twierdzić, że to rozwiązanie jest idealne. Jak powiedziałem na początku, tu nie ma takiej, że to wszyscy będą zadowoleni. To tak się nie da. Tak się po prostu nie. Nie, mi się wydaje, że podatek obrotowy, tylko wyższy niż Pan powiedział procentowy, jest najlepszym. Dlaczego wyższy obrotowy uderzy głównie w małych, Ale też będzie małe firmy na to dla hipermarketów i zagranicznych firm, które... No, one też go będą, one podatek obrotowy też będą płacić. Ten podatek od przychodu. Właśnie. Też go będą płacić. No wie Pan, ktoś ma obrót 1000 zł, zapłaci 1%, a ktoś ma obrót 10 milionów miesięcznie, też zapłaci 1%. Właśnie, więc nie uderzy w sumie w tych najmniejszych. Adekwatnie do zarobku. Ale już 2% wie Pan, no, dla kogoś, kto zaczyna biznes, może być to problem. Może my chcemy ulżyć tym, którzy głównie zaczynają, którzy prowadzą małe biznes. A właśnie ulg chce, żadnych ulg nie chcemy, bo system podatkowy musi być taki, żeby go każdy zrozumiał. Ma być prosty, czytelny i bez żadnych makrojek. Aha, jeszcze jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć, bo w ramach tych wszystkich działań, o których podatkowych, jak mówiłem, zniesieniu ulegną również podatki, te obecne podatki od nieruchomości, czyli podatek leśny, rolny, podatek gruntowy. Natomiast w to miejsce zostanie wprowadzony jednolity podatek katastralny, liczony od wartości nieruchomości. Stawka tego podatku według nas nie powinna być wyższa niż 20 promili. Miesięcznie, czyli około 2,5% rocznie od wartości nieruchomości. Przy czym jest, tu się pojawia i ten problem wywoływał ogromne... To jest więcej niż teraz, przepraszam. Tak, to jest więcej niż teraz. No dużo więcej. A jeżeli ktoś ma nieruchomość wartą 340, tam 400 tysięcy, to 400 zł, tak? Nie, przepraszam, 800 zł. No to szkoda. 800 zł. Teraz płaci 250. No niekoniecznie, bo to zależy.
Ale pan ma rację, ten podatek będzie wyższy niż obecny podatek od nieruchomości. To jest pełna zgoda. Nie, to jest pełna zgoda. Więc zmieniamy tylko nazwę, a tak naprawdę. Nie, podatek zostaje. Podatek jest 20 zł na rok za metr kwadratowy. Nie, bo podatek nie trzyma od wartości nieruchomości, nie od jej obszaru. Od wartości. Ale teraz jest tak, że się liczy od metra, czyli w lokalu użytkowym... Teraz się liczy od metra i za działkę. Parę złotych na rok od metra kwadratowego, czyli za rok, a taki 100 metrów, już masz 2000 na rok, tak? Ja w pierwszym opłacę 800 metrów. To się ma problem. 0,2%, bo żebyśmy nie zrozumieli, 0,2% w warunkach dzisiejszych, skali rocznej, bo byśmy się może nie zrozumieli, 0,2% w skali rocznej, rocznie, 0,2% rocznie, może ja to źle powiedziałem, no to może się przejęzyczyłem. Ale nie, no teraz nie płacimy podatki na 4 lata, ale rocznie, nie? Wartość podatkowa. Ja powiem Państwu tylko, gdzie tu jest taka moment, gdzie się taka dyskusja wywołuje. To jest sposób poboru tego podatku. Bo są dwie możliwości. Albo pobieramy ten podatek w ten sposób, że ustalamy urząd, prawda, który chodzi i tam szacuje wartość nieruchomości i tam ustala, ile mamy zapłacić, prawda? A drugi sposób, zresztą lansowany przez naszego prezesa, i ja, mnie się ten pomysł bardzo też podoba i znam ludzi, którym się też podoba ten pomysł, to jest taki pomysł, że każdy sobie sam ustala wartość nieruchomości. Jaką chce. I od tej wartości płaci wartość tego podatku. Tyle tylko, że jest jeden haczyk. Każdy tą nieruchomość może kupić za 150% wartości tej nieruchomości. Każdy. I nie ma ta osoba prawa odmówić zawarcia umowy kupna, sprzedaży tej nieruchomości, bo jeżeli tego nie zrobi, to sąd w jej imieniu taką umowę może zrobić. Sąd będzie mógł przyjść w każdym momencie, tak. Kupić według tego, co ja go wyceniłem. 150%. Mimo, że go nie chce sprzedać i chce mieszkać z rodziną w nim, co robi. Tak. No co mówię? To jest dyskusja. Ja nie mówię za to. To jest kolejna sytuacja. Ale nie ma, ale przyjdzie. Co się będzie podobał, no dobrze, ale jeżeli chce pan się to nie jest żadna jakaś decyzja, to jest po prostu jeden z pomysłów, bo wyjścia są dwa. Albo mamy urzędników, którzy chodzą i nam szacują te nieruchomości, czyli mamy jakąś tam armię urzędników, których musimy opłacić i którzy za nas to będą robić, bo przecież wiadomo, że jak tego mechanizmu nie będzie urzędniczego, no to mimo, że mam hopę za 600, to pewnie, że jest warta 300 netto. Ale samo otwieranie drzwi. Natomiast drugi pomysł to jest samoregulacja polegająca na takim mechanizmie. To jest pomysł, który jest do dyskusji, ja tylko go rzucam. Nie? Bo to jest kwestia poboru tego podatku, a nie de facto jego istnienie bądź nie istnienie. Tylko sposób poboru i naliczania. Także mówię, jest między innymi jest też taki pomysł. Samoregulujący się mechanizm. Nie wymagający ani jednego urzędu. Ale mówię, to jest pomysł. Proszę Państwa, i to są w zasadzie wszystkie podatki, które byśmy były funkcjonowały. Rekapitulując, zamiast tych podatków, które mamy obecnie, mielibyśmy de facto tylko takie podatki, czy mielibyśmy tylko, mielibyśmy podatki takie. Podatek katastralny, podatek akcyzowy, podatek od kapitału własnego i VAT. I to byłyby podatki, które by były zawsze. Natomiast wszystkie pozostałe, czyli podatek obrotowy, podatek emerytalny oraz podatek obrotowy, podatek emerytalny, podatek od funduszu płac. W momencie, jak zapłacimy ostatnią emeryturę i spłacimy ostatnią złotówkę długu Polski, te podatki są znoszone, ich nie ma. Emerytur nie będzie. O tych starszych osobach mówię. Cały ten system jest po to, żeby im te emerytury wypłacić.
Nikomu nie chcemy, żeby nie poszło hasło, że Korwin będzie... Proszę Państwa, jaka jest alternatywa dla tego, żebyśmy pozostali w tym systemie, bądź w jakiejś jego modyfikacji? Alternatywa jest taka, że demografia nas zabije. Bo przyrost emerytów, teraz zaczyna się coraz większy przyrost emerytów z uwagi na to, że wyż demograficzny z lat 60. zaczyna wchodzić w wiek emerytalny. A jaką mamy dzietność w Polsce, to oczywiście mniej więcej wszyscy wiemy. W związku z tym skala jakby przychodów wynikających ze składek ZUS będzie coraz niższa, a ilość świadczeń należnych będzie coraz wyższa, więc tę lukę trzeba będzie uzupełniać coraz wyższymi podatkami. Tu nie ma innej możliwości. Można się oczywiście jeszcze zadłużać dalej, nie? Ale przyjdzie taki moment, że skończył się, już nie będzie można więcej pożyczyć. I wtedy ten system po prostu runie. Runie. Bo tam, mówię, wystarczy wziąć kalkulator i to policzyć, bo to nie jest żadna wysokich lotów matematyka. To są po prostu dane liczbowe. Za ile lat będziemy mieć tyle osób pracujących i tyle emerytów? Z czego my na to weźmiemy? A jeszcze mam pytanie. No, w związku z uszczupleniem tego systemu teraz to nie o szkolnictwo i tak samo będzie dużo mniej urzędników potrzebnych do ściągania podatku. Nie? Czy przy tworzeniu tego dywizji podatkowej braliście też pod uwagę to, że zostaną puste budynki w całej Polsce? No, żeby to sprzedawać. W cudzysłowie oczywiście, no bo przecież jeżeli tam była do tej pory szkoła, prywatyzacja jest jakby innym aspektem, ale ona oczywiście też będzie finansowała część tych przedsięwzięć. Ale trzeba pamiętać o jednym, my nie możemy zrobić prywatyzacji na wariata, bo wszystko sprzedamy za bezcen. Oczywiście, że tak jak do tej pory. Nie? Musimy to sprzedawać na licytacji. Na licytacji musimy to sprzedawać w systemie licytacyjnym, w żadnym innym. I musimy to sprzedawać fragmentami. Bo tak, żebyśmy pozwolili Polakom się wzbogacić przez te parę lat. Bo teraz przyjdą inni z zewnątrz i to po prostu wykupią za bezcen. Natomiast jeżeli damy Polakom oddechu parę lat, jeżeli będą w miarę normalnej gospodarce mogli funkcjonować przez 5, 6, 7 lat, to Polacy sami sobie zgromadzą kapitał i wtedy oni będą to kupować. Bo jeżeli teraz to wyrzucimy na rynek, to przyjdą ludzie z zewnątrz i to kupią za śmieszne pieniądze. Dlatego nie może prywatyzacji, nie można w tym pierwszym okresie traktować jako główne źródło finansowania. Bo jeżeli tak zrobimy, to stracimy na tym i finansowo, jak też stracimy od tej strony, że Polaków nie będzie stać na kupowanie. Bo zawsze przy jakiś Brytol, Francuz, Hiszpan czy Chinol nas przebije. Musimy wprowadzić zasadę, no, musimy tą prywatyzację trochę przyhamować po to, żeby Polacy się zdążyli trochę wzbogacić. Żeby nie sprzedawać tego na pniu, bo mówię, wtedy no, będzie problem potem z własnością. Ja przynajmniej tak uważam, to też nie jest zdanie powszechne. Także to jest element, który na pewno stwarza jakieś niebezpieczeństwo i ja o nim myślę na przykład. Nie wiem, czy... To, co ty mówisz, jest bardzo ważne. Między innymi jednym z
kardynalnych takich elementów, to jest, my chcemy przywrócić ustawę Wilczka w brzmieniu z 1 stycznia 1989 roku. No ta ustawa miała wtedy 55 artykułów. Wtedy było zakaz, wtedy koncesji, zezwoleniu bądź jakimkolwiek ograniczeniu gospodarczego podlegało 11 z zakresów działalności gospodarczej. To była komunikacja lotnicza, między innymi, bo już wszystkich pewno nie wymienię teraz, ale to było tak, na pewno lotnictwo, na pewno transport, transport lotniczy, to były materiały wybuchowe i obrót nimi, materiały radioaktywne i niebezpieczne i obrót nimi, to na pewno były broń, amunicja i tego typu rzeczy, to były usługi detektywistyczne i ochrona, bo to Esbecja sobie załatwiła, że to jest dla niej, pole, na którym będą mogli się tam paść, no to wydostali. I oprócz tego jeszcze dwa czy trzy zakresy związane między innymi z kultowym obrotem spirytusem. I to było wszystko. To było wszystko. I to było 11 sfer działalności gospodarczej, gdzie było zezwolenie, koncesja albo pozwolenie. Wiecie Państwo, ile jest teraz takich sfer? 222. Dokładnie. Akurat taka liczba jest, ale tak, tak ładnie wyszło. 222 sfery działalności gospodarczej są objęte reglamentacją. Czyli jest potrzebne zezwolenie, pozwolenie, koncesja, bądź jakikolwiek inny, jakikolwiek papier z urzędu. I to są oczywiście te najlepsze produkty, prawda? Bo my tam sobie możemy buty łatać, dziury celować, tam piec, po prostu sobie możemy robić. Ale od takiej działalności gospodarczej to nam wala. To jest dla swoich. Ale wie pan, że kolujące takie kretyńskie rzeczy, tych przepisów nikt nie zna. Ale już sam fakt, że istnieją, świadczy o tym, jaki to jest po prostu jeden wielki cechny rachunek. Ja nie wiem, gry, a to, że starczy się własny sprzedawać, ma za automatyczną... A pan zalepi na to. To jest problem, ja no. Kiedyś może poza ja Państwu mówię, to, co my proponujemy, to nie jest jakieś wyjście, które, że wszystko się skończy wesołym obelgiem, jak mówi pan Michał. Tak, ale jest nie ma takiej możliwości, już się tak nie da. Po prostu się tak już nie da. To się skończyło. I mamy do wyboru, albo przyjdzie, bo mówię, dzień, w którym bankomat napisze ludziom, pocałuj mnie w dupę, zamiast wypłacić im 500 zł, będzie pierwszym dniem rewolucji. I tak jak mówię, to nie będzie rewolucja konserwatywna, tylko bolszewicka. Więc my mamy taki wybór. I tu nie będzie już teraz, że będzie fajnie, że jakoś to załatwimy, że nikogo nie zaboli, a że wszyscy będą zadowoleni. Tak się już nie da zrobić. Nie da się tak zrobić. Chyba, że jeszcze, że wojna będzie, wtedy się... Tak, jak wojna, to się długi spali, jak wygramy. Ale jak się przypomni, że Argentyna w krótkim czasie przeżyła dwa razy bankructwo i tam nic się nie wydarzyło. Nie wiem, czy tam trzymają inny system, ale dwukrotnie zbankrutowała w krótkim czasie. No tak, bo wie pan czy Argentyna... Dobrze, mówię pani, chce pan, żeby tak jak Argentyńczykom zabrano panu oszczędności w banku? Chce pan czegoś takiego? Nie, nie mam. No pan nic nie ma, ale to coś tam mają. To jest problem. No, aha, no, nie. Coś tam mają. W Grecji już zrobiono pierwszy. W Grecji już pierwszy krok został zrobiony. Już wysądowano. Ile można? Ile można? I w Grecji część środków znajdujących się w bankach jest nacjonalizowana. I jakoś Grecy nie powstali. Wyszli trochę na ulicę, żeby pokrzyczeli i jakoś szybko kościach rozeszło, nie?